Siemano, jestem Aaron, a to jest kolejny odcinek z serii Pokémon Dark Rising. Tak, i jak możecie już na początku zobaczyć w tej ramce, złapałem sobie, właściwie wybrałem sobie tego Fanfiego, czyli uszka. I jak mogliście zobaczyć na początku, ewoluował mi w Donphana. Tak, w Donphana. I to właśnie, on ewoluuje na 25, tylko ja już go złapałem na 26, więc ewoluował mi na 27, tak. Tutaj ma takie ataki, oto mogę wam pokazać wszystkie ataki, bo pony nie będę pokazywał, bo jej nic nie nabiłem levela. Tutaj się zmienił, tylko że ma Rusta. Ten Spyro ma 36 takie same, Edzie dziewczynka 35 takie same, Bulwa 35 takie same i Uszek takie. Tak, łóżka właśnie zamieniłem za kraba chyba. No tak, za kraba. I ja na początku od razu chcę coś zrobić. A i wyciągałem sobie z tych Pokémonów, które złapałem. A i na początku też mogliście zobaczyć, że złapałem dosyć dużo Pokémonów. No nie dosyć dużo, ale złapałem te, co mogłem złapać, to nagrałem. I wyjąłem sobie z niektórych Pokémonów te przedmioty, które trzymałem, więc mam też Everstone'a, Twisted Spoon'a i Poison Barb. Czekaj, to co to? Kinetic Power Boost. Okej. Okay. To mogę dać tej Munnie. Jeszcze Munnie, hehe, jeszcze Munnie. Tak, jeszcze Munnie. Moonstone został użyty na Edzie dziewczynce. Co? Edzie dziewczynka ewoluuje? Tak, dobrze słyszycie. Myślałem o tym, czy ewoluować właśnie Munnę i tak. Bo jest słaba bez ewolucji. Das ist Muszarna. Ja. Dobra, już każdy nie nauczyła się żadnego takiego fajnego ataku to jeszcze, ale się kiedyś nauczy fajnego. Dodajmy jeszcze to tego. Twisted. No i Kijowa wygląda dosyć. Chociaż można się przyzwyczaić. No to item give. Twisted Spoon. Dobra, no to idziemy. Tutaj, a czekajcie, jeszcze tam pójdę. Tutaj właśnie gdzieś skończyliśmy w tym miejscu. W tym miejscu skończyliśmy grę. O, revive, fajnie. Miło mi. Zubat złapałem tam, no, jak widzieliście. Onyxa też mam. Właśnie się zastanawiałem, czy wziąć Onyxa, czy Fanfiego. Ja wziąłem Fanfiego, bo Fanfiego rzadziej trenowałem. Okej, okay, o, coś w Fanfie mówiła. Aha, Ducklet i Ponita. Ja mam Ponitę i Barda. No to nie pójdzie tak, a ty użyj. Tylko na niego, tylko na niego pójdzie, szkoda. Właśnie usunąłem tego Aerial Ace'a zamiast tego. Na Rusta. Dobra, na szybko. Attract. Nie. A Bert jest dziewczynką, no to ten może się zakochać w Ducklecie. Nie. Dlaczego taki ten świat taki jest? Niech żyje homo, co? Nieważne. Quick attack. Wing attack, tak. Uszek o 31, on na 33 uczy się chyba rollouta, więc ciekawie będzie. To idziemy dalej. Machopa, mam puciana naszego. Masz z kopyta. Quick attack. Dobra. I ten odcinek muszę szybko nagrać, bo ten wyłączyłem wiatrak, żeby nie było żadnych takich większych szumów. I już się duszę po tych 4 minutach. Tak. Dobra. Kogo my tu mamy? Więc ten odcinek będzie miał pewnie z 20 minut coś tego. Dark Fuck Grand, tak. Okej, ona ma Freelisha i Handura. Freelisha sobie spalimy. Handura zwiejemy. Aha. Spoko. To się uklepie. Bulwa. A no tak, przecież kurde zapomniałem. Że to jest ten. Nie ten typ. Kurczę, Confuse Ray. No nie chcę Confuse Rayować mnie. Razor Leaf. To powinno już zadziałać. A jakże Mailord? Dobra. Ma 3 Pokémony do stołek, to jest ciekawie. 4 chyba nawet, no bo jeszcze. O, Fanfiego mam. Kimś. To wygląda trochę jak ten. Ten ziomuś z teamu Magma chyba.
O, tutaj też. Tutaj ciekawe, jak to będzie Team Magma, lol. Sprawdzimy. Gonna time stronger than all guards. Nie, to jest ten. Jacyś silniejsi ci. Ziomkowie z Dark Fagu. Tak, Dark Fagowie. No, są silniejsi. Handum. To zamienimy pana. Na pana Spyro. Jeszcze trochę poczekamy, aż Spyro ewoluuje nam w Dragonite'a. Ale to już niedługo. Jeszcze tylko 20. Nie, no, prawie 20 leveli. Czemu tak się przycina? Ejdzie dziewczynko, zabij go. No kurde. Bulba pójdzie na hita, bo on jak ogniem puści, to pójdzie na hita. Kurde, dlaczego? No jest silniejszy. Czy to jest jakiś skrypt, że ma mi na hita wszystko pójść? O, coś już się ugra może. Nasty Platon Hen. Ej, on chyba nie ma żadnego listego ataku. Ale jego bajt jest za silny. I co? Masz te flaila. No i na hita pójdzie? Nie. A to jest ten. Jest, padł. Och, jach. Poddaje się tak. Dobra, dzięki. Tam jest ten kolega jeszcze. Ja nie wiem, czy go zaczepić, czy nie. Dobra, to najwyżej. Czyli ile mam Heisenów? Heisenów mam dużo, to można paść raz. Przynajmniej szybko będę w miasteczku. Okej, okay, kim ty jesteś? Krokorok i Sharpedo. To cieniutko troszeczkę. Nie mam liścia z tego Kmona, ani tego latającego. To masz z kopyta. A ty masz z takedowna. No i ty sam się zabije teraz? O, nawet nie. A teraz, o, teraz się sam zabije może? Nie, on nie zabije, straciłem Heisen. O, dobra, spoko. Trzy pokebole około. No nie, cztery chyba pokebole. No, cztery pokebole, coś ponad trochę. Dobra, idziemy znowu. To nie wiem, czy to wytnę, czy nie. Może wytnę, może nie, hehe. Raczej nie, bo pójdę na sprincie. I on był za silny troszeczkę, że tak powiem. I mam ripelka. Nie wiem, mieć coś. Mam ripelki 3. To dawaj. Bigiem. Pędzikiem, hehe. Dobra, idziemy już tak normalnie. Z nim nie chcę walczyć. No kurde, idę już jest. Tam coś jest? A, on jest. Dobra, zejdziemy walczyć. Tak chyba powinienem trochę bardziej potrenować moje poczki. Freelish i Golbat. Też 37, goddammit. Tak. No to... Mam taki pomysł, żeby zamienić go na... A, na Spyro. Co mi tam... I... Nie takedown, tylko wing attack. Tutaj. Jeśli dobrze rozumiem, to nie jest super efektywne, goddammit. A to masz teraz pulsat dalej, to swoje rób. Powinien... A, nie padł nawet. Całkiem silny jest. Dobra, to dajemy tak. Icewind, Swift. A, Dragon Pulse tutaj. A ty użyj Steel Winga tutaj. Goddammit. Chyba powinienem ich pozmienić, dobra. Spyro niech atakuje dalej. A tutaj zmieni się na przykład na Bulwę. Padła, dobra, wpadł, to chyba był on. Dobra. I... Dragon Pulse. Ale Razor Leaf. No kurde, Spyro musiał mi paść. Poniacz. Stomp. Headbutt. Oho. Dobra, wygrałem to. 36. To. Aha, Solar Beam. No i coś musi jechać teraz, tak.
Uszek 32 to... Tak, wiem, że to słyszeliście, no musieliście to słyszeć. O shit. Antidotka. Ok. Z nim nie chcę walczyć. Użyję sobie ripelka, żeby szybko przejść. Chyba, że tutaj wszystkie mam Pokémon złapane, jakie mogę. Ale zwykły Darkfuck na szczęście. Escape Rope. Handur. Dobra, to jest na szczęście słaby. Słabe usz, hehe. Dobra, Quick Attack. Karwania. Dobra, walczymy dalej. Stomp. Padła. Więc Miumi. Polecam. O kurczę, kim ty jesteś? Intruder alert. Growgang. Stąpuj go. No dzięki. Skorupi. To gość się spali. To najpierw antidotka. Antidotum. No fajnie. Dzięki. Ember. Scary face. O, już się boję. O nie. No i znowu potion. Dobra. Freelish. To tego się nie spali już. Niestety. Pomyślałem, że to jest lodowe, to jest wodne. Goddammit. To też jest doesn't effective. To jest chyba jakiś też duch, coś w tym stylu. Jak normal, na niego nie działa. Zaraz sprawdzimy. Dobra, nie sprawdziłem, bo zły typ. Tyk. Dobra. I tutaj chwilowo muszę zrobić cięcie, tak? To do zobaczenia za chwilę. Okej, witam was ponownie, więc idziemy dalej, tak? Z nim chyba walczyłem, tak? Z nim, nie wiem kim. To jest jakiś górol. A zobaczmy, co tutaj mamy. Jakiś ukryty item może? Nie widzę tutaj nic. O, Ripple przestał działać. Fanfi. Nie chcę z nim walczyć, lol. Bierzemy kolejnego Ripple'ka. Jeden mi jeszcze stało. O, cały jeden, dobra. Wykorzystamy to. Tam nic nie ma. To zaraz z Górolem będziemy walczyć se. A Spyro nie żyje, to ból wydamy. Na górę. Na panie Górolu. Co? Jest mów. A jakiś. Rockslide, o fajnie. Uszka mogę nauczyć. Stone Edge, o. Hate Critical Hate User. I nauczę go zamiast Odor Slefa. Dobra, wreszcie macie całkiem porządny atak. A czy jak nie walczyłem z nim, to spoko. Dobra, jak to zaraz. A niech Bart pójdzie. Walnie z ten Wink Attacka i pójdzie. Wink Attack. No skoro giniesz już. Papa. Kolejny jakiś ziom od Darfaga. O, Krogang teraz. Też na hita. No i czemu by nie? Handur. To zmieńmy na łóżka. Stone Edge. Bye bye. O, rollouta się nauczył. Tak jak mówiłem, na 33 się uczy rollouta. To też spoko atak. To jest też atak typu Grunt, tak? Właśnie na pewno. Zobaczmy sobie, czy na pewno. Tak, nie, Rock. Nie Grunt. Ale to mniej ważne. Dobra, użyjmy sobie antidotki. Nie Hard Tre. Okej, dodamy sobie temu. A nie damy chyba. Czyli nie wiem, czy damy, czy nie. On chyba tak, uszek trzyma coś, to nie damy. Masz antidotkę, jeszcze posionka ci dam. A, posionkiem zwykłym. Jeszcze jeden. Dobra. Możemy cisnąć dalej. Z nim nie chcę walczyć. Jakaś paczuszka. Max Eater. A tutaj? Ripple przestał działać, to teraz będziemy musieli się pomęczyć z tymi. A właśnie nie będziemy się męczyć, bo na hita je będzie ściągać bulwa. Przy okazji sobie pod XP. Bye bye, Sandile.
Nie muszę, on się odwraca, tak, fajnie. Sobie poczekam, aż się odwróci. I pójdziemy. Odwróć się jeszcze raz. No, dobra, dobra. Okej. Może później tam wrócę, jakbym chciał. O, tam jest już Brock i ten, aż z Pikachu. A, z nimi muszę walczyć. Dobra, oni są słabsi. Freelish i Tentacool, no to Razor Leaf, a to będzie super efektywne na wszystkich. I Psybeam na niego. Teraz to nie było super efektywne na tego Tentacula? Czy to jest woda? Okej, nie było tematu. A może to nie jest woda? Wiem, że to jest na pewno trujący, tak. Ale dobra, okej, tutaj mam kolejnego. Darugi, coś tam, coś tam. O, cztery Pokémony masz. Dobra, na hita. Krogank na hita. Nie na hita, a... O kurde, zapomniałem. To nie będzie na hita. To był jeszcze trujący przy okazji. Skorupi też nie pójdzie na hita. To masz z tego. Nie chcę mi się już Pokémona zmieniać. No, ubij go. Co ja powiedziałem? Dobra, tak chcesz się bawić? Proszę bardzo. Proszę bardzo, piczko. No i... Jak można misnąć z takiego pro elo mega ataku? Dobra, Bulwa, nie chcesz walczyć, to nie. Tak, to nie robi nic naszemu Birdowi, bo on lato. Handur? Handur, znowu. Co nie mają z Handurów? Rus, to nie Rus, a dobra, Rus może być. Zapomniałem, co to robi. Myślałem, że to jakiś defense zwiększa czy coś takiego, ale jednak nie. To leczy. To leczy. Uleczmy sobie Bulwę super potkiem. Tak, ono szybko. Dobra, idziemy dalej. Apaczuszka. Graveler. Graveler nie mam, ale mam chyba Geodude, więc nie będziemy go łapać. Pearl. To chyba można tylko sprzedać, tak? Small Pearl dot Sparkles in Pretty Silver Color. Ten tak. Może być drugo sprzedane. Funfi. Razor Leaf. Małuszek 34. Zaraz mógłbym przenieść tego. Przenieść Expishera na Berda. Nie. Please, nie, nie taka walka. Nie, nie, nie. O nie, nie. O, to nie jest podwójna. Okej, okay, już się przestraszyłem. Ale jak z nią wygram... Czemu head? O, dobra. Jak z nią wygram, to pewnie on mnie zaatakuje. Kto teraz? Freelish, okej. Okay. O, prawie hit. Prawie na hit, a nie hit. Dobra. It doesn't effective, goddammit. Dobra, ale teraz pójdziesz na hita. Padasz. Freelish. Krogank. Nie, to Karwania, nie Krogank, lol. Na hita. Bye bye. Nie ma jeszcze levela. You just got lucky, you know, just you wait. No właśnie. On coś tam o Entei chyba mówił. Krokora. Krokorok, o. Tak. Na hita, dobrze, bo to był ziemny. 37 level, Bulwa, Handum. Nie chcę. Uszek. Zniszcz go. Jak on by spalił mi tą Bulwę, to bym sobie nie wybaczył. Sharpedo, to jest ten, chyba Rekin taki. O, ja dobrze kojarzę. Tak, to jest ten Rekin. Dobra. Biorę match, tak mówię coś Entei, The Power of Legendary Entei. To jest Charizard, lol. Ja myślałem, że to jakieś coś. A ten piesek, to co to? To nie, to nie jest piesek, nie wiem co to jest. Haha, twój Charizard. Nie ma takiej mocy, nie ma wystarczająco mocy ciemnego Enteja. Taki dziwny śmiech, taki szyderczy, nie szyderczy, tylko taki ten, wiecie, taki co zły goście się śmieją, ha 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 ha. Sera, musimy pokonać Enteja, could come back to his sins. I Brock wtedy wróci do siebie.
It's not going easy on... dobra. I know you can... wiem, możesz to zrobić. To jest Entei? Ten piesek to jest Entei? Serio? Go! Go! Ło! Jak on poszedł tak blisko? Aha, ta moc... przekracza... Tak? Przekracza moc trenera Pokémon. Could never stop the power of dark. Nie można zatrzymać mocy ciemnego Enteia. Brock, skończ to. To nie ty. Jesteś najlepszym. Breeder to jest HTN. Hodowca, tak. Jesteś najlepszym hodowcą Pokémon na świecie. You never control a Pokémon for evil. Nigdy nie możesz. Nigdy nie kontrolujesz Pokémonów dla ciemnych pobudek, coś takiego chyba. Wiem. Fight it, walcz tam. Co? Walcz to. What, co Ash powiedział? Czy what Ash said is right? Czy Ash co? Czy to co powiedział Ash jest prawdą? Aha, foolish people. Jacyś tam ludzie. Shall die. Powinniście umrzeć. Brock. Ma jedno opko, matko. Tak, hodowca Brock. Enteia, o kurde, ja chcę go złapać. Ej, ale to nie jest dobry pomysł, żeby... I czemu on ma 50 level, gad? Ale ja mam tylko 3-4 Pokémony, dobra. To i tak wszystkie pójdą na hita, więc... Mogę go... O, kurde. Solar Beam nie będę uderzał, bo wiem, że padnę, no właśnie. Nawet jednej rundy by nie przeszło. Edzio. Psybeam. Crunch na hita. O nie. Myślałem, że jest trochę silniejszy, ale i tak. Erupsz, o kurde. To jest overpower, jak overheat. Prawie. Uszek, dobra, wykończ go. Wiem, że możesz to zrobić. Jest. Bert 34, tak, hodowca brał pokonany. Co się stało? Kim ty jesteś? A, rzecz się obudził chyba. O, nam Bert ewoluuje właśnie w... Kogo on ewoluuje? W, nie wiem, może w Chikorite? Nie. A może w Caterpie? Nie, raczej nie. A chyba to będzie Staravia. Dum. Tak, mamy naszego emo Pokemona. Mogę go nazwać emo, albo emo w grzywka, że w tym stylu. Tak, Staraptor, oh yeah. Już wygląda trochę tak bardziej jak emo. Trenerze. Co? Co? Entei potrafi mówić? Czy wy to słyszycie? Relax, young one. Co? Że... rozluźnij się, ja komunikuję się z tobą za pomocą telepatii. He? Nie ma mowy. Jesteś dość silna. Zło kontrolowało mnie. Okej, to ja musiałem zrobić cięcie, to już jest okej, więc dobra. Zło kontrolowało mnie, very powerful, however. Dobra. God of all Pokemon art. No wiem, wiadomo, że ten, że bogiem wszystkich Pokemonów jest Arceus, chociaż tam wolę Mewtwo. Ale nieważne, tak. You can defeat. Możesz go powstrzymać. Powiedz mi jak? Of this right after I got my first Pokemon. Wanted to do. Czemu to nie tłumaczę? Dobrze, zapomniałem. To jest moje marzenie, sen, coś w tym stylu. My passion, moja pasja, moje życie. Moje marzenie to bardziej było chyba. To jest to, do czego wybrałaś. Your determination and habitation is stronger. Jesteś bardzo zdeterminowana i silna od innych trenerów. Arceus to wie. Somewhere in the... To jest ukryte gdzieś w core regionie. Musisz to znaleźć, to jest mod, it's power to save. Moc, która może uratować Arceusa ze zła, z tych z łańcuchów zła. Him away. Ok,
Okay, got it. Thanks for... No, okay, dzięki, mam to. Dzięki za informację. Tylko... Charizard! Czy wszystko w porządku? Okej, wracaj. Dzięki za uratowanie mojego przyjaciela. I know you will find you that I will do my best to help you. Dzięki Ash, nie martw się o to. Dobra, Pikachu coś tam mówił. Dobra, już mogę chodzić? Mogę. Co z tobą? And I looks hard. And I wygląda na rannego. A ty, Brock? Thanks for helping, no problem, but the way... you know, I don't... nie pamiętam różnych rzeczy. One minute. Och, mogę to tłumaczyć, bo to jest dosyć dużo. Everywhere, w podróży wszędzie, bla. Dobra, nie... Aha, znowu. Dobra, kończ to, Brock. Koniec. Czemu nie mogę tam pójść? Boulder, ale ja chcę złapać Entei'a. Lul. Entei, zostań moim poksem. Dobra, albo to już skończymy odcinek. Więc było na tyle. No więc, cześć i pa!